Piosenki o miłości to historia młodego kompozytora, który zakochuje się w kelnerce, która przepięknie śpiewa. Ich miłość będzie wystawiona na wiele prób. O piosenkach o miłości opowie nam w rozmowie z Mikołajem Miterą reżyser tego dzieła Tomasz Chabowski. Przy okazji bardzo serdecznie Was zapraszam na program Zapytaj Gwiazdę, który prowadzi właśnie Mikołaj Mitera. Zaczynamy! W jaki sposób dobierał pan aktorów do swojego debiutanckiego filmu? No w taki sposób, że miałem już napisany scenariusz, w którym wiedziałem, jaki charakter ma dana postać i potem szukałem osoby, która najlepiej wcieli się w tę postać, która była na papierze zapisana. No wydaje mi się, że to nie jest jakaś innowacyjna droga, no i wysyłaliśmy próbne sceny do różnych aktorów, oni nagrywali swoje taśmy, my oglądaliśmy te self-tape'y i na tej podstawie dokonaliśmy wyboru, jaki można zobaczyć w filmie. Co chciał pan w nim przekazać? No wiesz, no dużo... Bardzo rozległe pytanie, ale jakby prasując to do jednej rzeczy, mogę powiedzieć, że jest to historia o tym, że czasami jest jakiś moment między dwojgiem ludzi i czasami możemy nie zauważyć, że ten moment właśnie trwa. Skupieni jesteśmy na jakichś innych rzeczach, które są dookoła nas, komuś chcemy coś udowodnić albo sobie i nie zauważamy, że ten moment może minąć i to jest coś, co chciałem przekazać, żeby być uważnym na takie momenty. Słyszałem, jak tam śpiewałaś na zapleczu. Super było. A ty się zajmujesz muzyką, tak? No. W filmie możemy usłyszeć utwory, które zostały napisane przez pana. Skąd pan brał do nich inspirację? To wszystko też wynikało ze scenariusza. Scenariusz zakładał, jakie te piosenki mają być, o czym mają opowiadać i moją rolą jako scenarzysty w tym wypadku i autora tekstów do piosenek było zrealizowanie intencji, która była zapisana w scenariuszu. Czyli nie szukałem bardziej inspiracji, tylko pisaliśmy piosenki, które by obrazowały stan, który jest już opisany w historii. Nigdy nie dzwonisz. Co jest takiego najgorszego w tobie? Zadowolony.